Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi. Ewangelia według Marka, 4 rozdział, 36 werset. Taki, jakim on jest. Po dniu pełnym pracy uczniowie wzięli Pana Jezusa ze sobą, taki, jaki był, do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę jeziora Genezaret. Podobnie my jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy Go z nami w naszej łodzi życia. Czy wiemy, jaki jest? Czy wiemy, jaki On jest? Ta historia pokazuje nam to. Czytamy, że nie była to spokojna przeprawa. Nadciągnęła gwałtowna burza, a co uczynił Pan Jezus? Spał na wezgłowiu z tyłu łodzi. Był taki zmęczony. Jakiż spokój musiał wypełniać jego serce, że nie obudził się mocno pomimo burzy. Uczniowie zaś bali się, że utoną, i obudzili go. On zaś, kiedy wstał, rozkazał wiatrowi: umilknij, ucisz się. I nastała wielka cisza. Pan Jezus, będąc prawdziwym człowiekiem, zmęczył się i mimo burzy spał, ufając Bogu. Potem pokazał, że jest także prawdziwym Bogiem, który może nakazać żywiołom, i te są mu natychmiast posłuszne. Ta wspaniała osoba jest również w naszej łodzi życia. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu obiecał: oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Mateusza 28 rozdział 20 werset. Pan Jezus wie z doświadczenia, jakie jest życie na ziemi. Rozumie nas i lituje się nad nami, kiedy znajdujemy się w sytuacjach, które nas niepokoją. Nawet jeśli zostaniemy sami wyśmiani lub odrzuceni, On nas rozumie. Tyle samo zrozumienia okazuje nam również wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni, wyczerpani lub wypaleni. Nie jesteśmy Mu obojętni, dlatego współczuje i lituje się nad naszymi słabościami, jak mówi list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 5 werset. Jednocześnie jest wszechmogącym Bogiem, którego żadna sytuacja nie przerasta. On może i z pewnością w swoim czasie uspokoi również burzę życia tych, którzy z serca idą za Nim. Dlatego możesz spokojnie zaufać Panu Jezusowi, bo Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem. Pan Jezus, jeśli uwierzysz w Niego, zbawi cię i uratuje.